punktu porządku obrady, punktu piątego. Uchwała druk nr 211 dotycząca opinii w sprawie warunków dla zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie. I szanowni Państwo, krótko krótkie wprowadzenie odnośnie tej uchwały, nie jeszcze przeczytam cały projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne budowa budynku mieszkalno-usługowego na działkach 98/6, 98/7, okręg 6 Krowodza wraz z budową sieci wodociągowej na działce numer 418/31. Jak wyżej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 137/63, 93/6, obręb jak wyżej wraz z zjazdem z działki numer 137/63, obręb 6 Krowodza przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie opinii wystąpił Wydział Architektury, Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. I jeśli chodzi o tą pierwszą kuzetkę, to to są trzy działki przy ulicy Balickiej i ona mniej więcej jest usytuowana po stronie zachodniej budynku frontonu, który zlokalizowany jest przy zjeździe z ulicy Balickiej w ulicę Armii Krajowej. No, inwestycja posiada dostęp do drogi, zresztą wydaną przez decyzję sądową. Nie góruje nad pozostałymi budynkami i zarząd przygotował projekt uchwały wydający pozytywną opinię w sprawie tej zabudowy. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Jaka? Zagospodarowania przestrzennego. A przepraszam, zagospodarowania przestrzennego. Pozytywnie. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję. Więc proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiedzą, osiedle Widok Zażyczy na widok jest jednym z niewielu osiedli w Krakowie, które zostały zrealizowane w zasadniczej części według jednolitego projektu urbanistyczno-architektonicznego. Ja proponuję, żebyśmy nie brali odpowiedzialności za dalsze niszczenie tego projektu, w sensie organizacji przestrzeni, estetyki zabudowy, walorów wypoczynkowo-mieszkalnych. I wydaje mi się, że należy zachować integralność tego dzieła. W związku z powyższym chciałbym się zapytać, uprzejmie prosić o informację, na jakich przesłankach formalno-prawnych opierał się zarząd i odpowiednia komisja, proponując pozytywne zaopiniowanie w przedmiocie inwestycji objętej wnioskiem. Pytam, gdyż w świetle przepisów budowlanych na działce, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie można projektować budynków w granicy działki. I przepisy te wskazują na minimalną wymaganą odległość między budynkami, która w tym przypadku nie została zachowana. I w razie pytań służę dodatkowymi informacjami w tym zakresie. Dziękuję. Zarząd kierował się informacją przez Wydział Architektury i Urbanistyki w Krakowie z konkretnym opisem propozycji budowy konkretnego budynku. Są tu podane szczegóły i na podstawie tych wszystkich technicznych parametrów, lokalizacji, inwestycji wydał odpowiedni projekt uchwały, zaproponował odpowiedni projekt uchwały pozytywnie opiniujący tą inwestycję. A sprawy dotyczące ostatecznego rozstrzygnięcia pozostają
po stronie Wydziału Architektury i Urbanistyki. Ja bym chciał zauważyć, że panie Łukaszu, chyba nie zadaniem radnych jest rozpatrywanie, czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z prawem budowlanym. Tego chyba z Wydziału Architektury. To nie ma nic wspólnego z prawem budowlanym. A jak pan powiedział, panie Łukaszu, o możliwości gestii? To nie jest chyba naszej gestii, to jest kwestia prawidłowa z tobą. Ale radni powinni się troszczyć o zabudowę. Ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tą sprawą. Natomiast doręczony został wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały druk nr 211 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie, w porządku obrad 23 sesji w dniu 13 grudnia 2012 roku o treści w paragrafie pierwszym skreśla się słowo pozytywnie i w to miejsce dodaje się słowo negatywnie. Paragraf drugi zmienia się w treść paragrafu drugiego na następującą. Na drugiej stronie. Uzasadnienie opinii. Osiedle Widok jako jedno z niewielu w Krakowie zostało zrealizowane w zasadniczej części według jednolitego projektu urbanistyczno-architektonicznego autorstwa architekta Krzysztofa Bienia. Opiniowana inwestycja nie jest zgodna z tą pierwotną koncepcją. Najbliższy rejon planowanego zamierzenia inwestycyjnego należy do głównych bram miasta. To niezwykle istotna jest zrównoważona kompozycja przestrzenna i krajobrazowa, a przedmiotowy obiekt nawiązuje do zniesionego wbrew negatywnej opinii prezesa krakowskiego działu Towarzystwa Urbanistów Polskich 8-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Dodatkowo należy się spodziewać zwiększenia natężenia ruchu kołowego na osiedlowych wewnętrznych ciągach pieszo-jezdni. Reasumując, planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi istotne zagrożenie dla ładu przestrzennego i wpłynie na obniżenie jakości przestrzennej tej części miasta zarówno w oczach mieszkańców Krakowa, jak i osób przyjezdnych. I trzeci, dodaje się paragraf trzeci, który otrzymuje brzmienie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wniosek radny Łukasz jednej poprawki. Bardzo proszę, ponieważ tu na poprawka, na pierwszy głosujemy poprawkę. Czy ja w kwestii formalnej? Tak, tak. Słuchaj, tam uzasadnienia nie ma osiedla Widok. Nie ma tego, ja nie wiem, o jakim osiedlu mówimy. Nie ma takiego osiedla Widok. Ale teraz poprawka dotyczy zupełnie czegoś innego, prawda? To nie bardzo to jest zgodne z... Jeżeli to chodzi o osiedle bronicenowe, to bronicenowe. Jeżeli chodzi o osiedle Widok za Rzeszy, jeżeli taka nazwa istnieje, to będzie Widok za Rzeszy. To co było, to nieważne. Uchwałę podejmujemy w tym momencie. W tym momencie to, że nazwa zwyczajowa, załóżmy jakaś gdzieś tam jest w głowach czy myślach mieszkańców, no to ja rozumiem, że do tego, natomiast to jest kwestia formalna, my podejmujemy uchwałę w tym momencie dotyczącą osiedla Widok, jak usłyszałem, a nie ma takiego osiedla. Chcę powiedzieć, że budynek nie jest wysoki, można powiedzieć o 4 kondygnacjach, na dole usługi. On się wkomponowuje ładnie, nawet można powiedzieć, że nie będzie wychodzić ponad ulicę Balicką. W ogóle według mnie nie ma o co kopić, ruszyć. Miasto się musi rozwijać. Przepraszam bardzo, jeżeli rozpoczęliśmy dyskusję, ale ja chciałem zadać pytanie panu jako autorowi tej poprawki. Jakie według pana, panie Łukaszu, jest odpowiednie, adekwatny sposób zagospodarowania tej działki? Nie wiem, czy pan przewodniczący tylko może mieć odpowiedzieć? To nie jest przedmiotem naszego posiedzenia. Rozważamy konkretne zamierzenie inwestycyjne. Ja może podam informację, na którą się opieram. Chodzi o rozporządzenie ministra infrastruktury. Nie chodzi o datę i konkretne informacje. Natomiast powinno być minimalnie 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiami w stronę tej granicy. 3 metry, jeżeli tych otworów okiennych nie ma. Tutaj mamy sytuację taką, gdzie planowany budynek jest wyrysowany w osi linii granicy działki, więc nie spełnia tych warunków.
Więc jeżeli posiadamy taką wiedzę, wydaje mi się, że dbając o jak najlepsze imię Rady Dzielnicy i o wysoką jakość wydawanych przez nas opinii, no nie powinniśmy tego zamierzenia inwestycyjnego opiniować pozytywnie. A czy mam rozumieć, że ja Pan należy na pytanie, to jak w takim wypadku, skoro Pan tak trzyma się tej treści i tej prawa inwestycyjnego, czy już tam potrafi Pan sporządzić tutaj data, opiniując, prawda, osiedle widok, nazywając osiedle widok? Bo nie ma takiego osiedla. Panie Ministrze, nie zrozumiałem pytania. Pyta Pan o warunki techniczne, czy pyta Pan... Nie, pytam o uzasadnienie, które było w drugiej stronie, że rzecz dotyczy osiedla widok. Ja dobrze słyszałem. Ale jeśli można, to wiesz, nie ma pytania do Pana członka zarządu, a skąd Pan poziom informacji, że to osiedle nazywa się Bronowice Nowe? Według mojej informacji taką nazwę nosił przystanek autobusowy tam Krajowy. Znaczy, ja wiem, że nie ma osiedla widok. Ja nie powiedziałem, jak się nazywa. Mówię, może się nazywa Bronowice Nowe, może Małe. W obiegu prawnym nie ma ani jednej, a drugiej nazwy są wyłącznie ulice. Natomiast na mapach miasta Krakowa znajduje się na tej osiedli widok. Nie na przykład. Mówię, mówię, w obiegu prawnym nie ma tego typu temat, skoro ten temat jak widać nie ma tam do końca programowany. Ponieważ tak, no, dyskusja została zakończona wcześniej. Została zakończona wcześniej. Pozwolę jeszcze wypowiedzieć się autorowi tego wniosku. Odniosłem się króciutko do niego. Przystępujemy do głosowania na tej poprawki, a później całego projektu uchwały. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Artura o przyjęcie głosu. Siedząc. Dziękuję. Kto jest przeciw? Siedemnaście. Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że poprawka do projektu uchwały została odrzucona. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie warunku zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie, druk nr 211. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Radny na przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? 7 osób. 7 osób przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osób. 1 osób. Na podstawie wyników głosowania stwierdzamy jednoznacznie, że Rada Gminy Szóstej podjęła uchwałę w tej sprawie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.